Zamiast w łóżku to na polowaniu albo na imprezie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumował kontrolę zwolnień lekarskich w 2023 roku. Okazało się, że nadal wiele osób wykorzystuje je do realizacji własnych przyjemności albo załatwienia spraw, które można załatwić podczas urlopu. Paweł Jędrusik. W ubiegłym roku ZUS skontrolował w województwie śląskim ponad 10 tysięcy osób będących na zwolnieniach lekarskich. Okazało się, że ponad 1600 z nich musi zwrócić zasiłek chorobowy, bo wykorzystywali popularne L4 do czegoś innego niż leczenie. Nie podoba mi się to. Pracowałam bardzo długo i nigdy tego nie robiłam. Trzeba być uczciwym, doczekać się uczciwie emerytury. A jak się jest faktycznie chorym, to iść, a jak się nie jest chorym, to nie, bo zdrowie jest cenne i udawać nie warto. Jest to niefajne, bardzo. No takie, jakby nie patrzeć, te L4, no powinno być, jest po coś, tak, żeby wyzdrowieć, a nie żeby, nie wiem, inni nasi współpracownicy mieli robić coś za nas na przykład, bo tak się przecież zdarza. Zdarza się też, że rzekomo chorzy na zwolnieniu świetnie się bawią. Wśród skontrolowanych w kraju byli tacy, którzy na przykład latali na paralotni albo byli na polowaniu. Hitem był właściciel zakładu pogrzebowego, który podczas kontroli schował się do trumny. Są też historie rodzinne. Mąż wziął zasiłek opiekuńczy na swoją rzekomo chorą żonę. O całej sytuacji żona powiadomiła pracodawcę, mówiąc, że po pierwsze nie jest chora, po drugie mąż wcale w domu się nią nie opiekuje, co więcej uczestniczy w imprezach zakrapianych alkoholem. I choć każdy czasem potrzebuje zostać w domu lub załatwić jakieś swoje sprawy, to akurat L4 nie powinno zastępować urlopu. Nie tylko dlatego, że symulując chorobę łamie się prawo. Tak naprawdę to z L4 nie opłaca się korzystać. Każda kopalnia, każdy dyrektor biura oczywiście u siebie czuwa nad tym, aby pracownicy korzystali wtedy, kiedy trzeba. Jeśli są jakieś nieprawidłowości, to oczywiście jest to na bieżąco kontrolowane. Natomiast nie zdarza się, aby pracownicy nadużywali. Ale nie wiadomo, czy nie nadużywaliby, gdyby L4 było płatne w 100%, a nie 80%. Na to się jednak nie zanosi.